Cześć, z tej strony Sławek i witam Was na kanale Autobusy w przeglądzie najważniejszych informacji z ostatnich dni. W serii tej będę przedstawiał Wam zbiór najbardziej interesujących wydarzeń, które są warte omówienia. Jeżeli takie odcinki Wam się podobają, to koniecznie postaw łapkę w górę, aby być na bieżąco. Jeśli macie ciekawe informacje, o których warto jest wspomnieć, możecie napisać je w komentarzu. A w dzisiejszym odcinku... Co było powodem wypadku polskiego autokaru w Chorwacji? Nowe fakty. Wzrost cen paliwa dla przewoźników autobusowych. Jak bardzo wzrosła cena? Polski autobus ostrzelany przez Rosjan. Oraz inicjatywa odbudowy Jelcza AP02. Zapraszam do oglądania. Rozpoczniemy od najgłośniejszego zdarzenia w polskiej turystyce, czyli o wypadku polskiego autokaru w Chorwacji. I oprócz samego zdarzenia omówimy grupę osób, jaka podróżowała tym konkretnym autokarem, gdyż ma to spore powiązanie z faktem, dlaczego mogło dojść do tego smutnego zdarzenia, oraz poruszymy kilka innych ważnych kwestii. Napiszcie mi proszę swoją opinię po obejrzeniu tego filmu na temat właśnie tego wypadku. O poranku w sobotę 6 sierpnia około godziny 6 rano na drodze A4 położonej na północ od Zagrzebia w Chorwacji polski autokar wypadł z trasy i wpadł do betonowego rowu, na skutek czego 13 osób straciło życie, 32 zostały ranne, w czym aż 19 bardzo poważnie. Niestety obaj kierowcy zginęli. Wyjazd organizowany był przez firmę wycieczkową u brata Józefa, biuro podróży Jarosław Miłkowski, która nie znajduje się nawet w centralnej ewidencji organizatorów turystyki. Nazwa biura nie jest nigdzie zastrzeżona ani zdefiniowana. Jest to skutek działania tzw. szarej strefy w turystyce. Polskie biura turystyczne muszą zgłaszać działalność do marszałka województwa, gdzie znajduje się główna siedziba firmy, a sama firma musi posiadać zabezpieczenie finansowe na wypadek niewypłacalności. Wiele umów w szarej strefie turystycznej jest na tak zwane słowo, co skutkuje tym, że nie ma jasno zdefiniowanych praw i obowiązków organizatora wycieczki i klienta, jaki jest dokładny zakres ubezpieczenia oraz jak wygląda proces reklamacji, jeśli jakikolwiek istnieje. Prawdopodobnie na wycieczce tej nie było też pilota, co jest obowiązkiem tego typu wyjazdów. Rola pilota jest bardzo ważna. To on ma za zadanie organizować wszystko. Czuwać nad przebiegiem podróży, sprawdzać trasę kierowcy i pilnować pasażerów. A jeśli go nie ma, to sporo z tych zadań przejmuje po prostu kierowca, co wpływa na jego zmęczenie i zmniejszone skupienie. Czy przewoźnik odpowiedzialny za ten kurs działał do końca legalnie? Wiele poszlak wskazuje na to, że nie. A jak wyglądał stan techniczny autokaru? Autokar marki Setra był wyprodukowany w 2011 roku, tak jak podaje Ministerstwo Infrastruktury. Jeżeli chodzi o jego przegląd i stan techniczny, to wszystko było jak najbardziej w porządku i autobus spełniał wszelkie wymogi, aby móc przewozić pasażerów. Jak podają chorwackie media, takiego wypadku u nich w kraju jeszcze nie było. Biorąc pod uwagę fakt, że Chorwaci nie jeżdżą zbyt bezpiecznie, ciekawą sprawą jest również to, że droga, gdzie się to zdarzyło, należy do stosunkowo bezpiecznych dróg. Co zatem mogło być przyczyną tego wypadku? Tutaj przychodzi nam z pomocą relacja jednego z pasażerów, który przeżył i wnosi do sprawy kilka nowych faktów. Kapłan z parafii w Koni nie pamięta dosyć dobrze moment samego wypadku. Nie spał on od godziny 3.15. Siedział w przedostatnim rzędzie i obserwował wszystko. Przed zdarzeniem kierowcy się zmienili i chwilę po tym doszło do wypadku. Pasażer opowiada, że w pewnym momencie usłyszał coś ala wystrzał koła, trochę jakby autobus łapał kapcia. W pewnym sensie mogłoby wyjaśniać to nagły zjazd autokaru z drogi i uderzenie w betonowy rów. W autokarze zostały wyrwane wszystkie siedzenia. Co za tym idzie, po wypadku był ogromny chaos i po prostu wszystkie rzeczy osobiste zaginęły, co skutkowało cięższym ustaleniem tożsamości pasażerów. Jedną z hipotez jest również zaśnięcie kierowcy, a wpływ na zmęczenie kierowcy mają z pewnością warunki pracy i warto jest powiedzieć o tym, jak wygląda współpraca z grupami pielgrzymek, bo te nie należą do najłatwiejszych. Nie chcę tutaj winić pasażerów, ale zwrócić uwagę na to, że mogłoby się to przyczynić do gorszego wypoczęcia kierowcy.
Sam proces zebrania pasażerów nie jest prosty, bo kierowca musi podjechać do kilku miejsc. Zazwyczaj gdzieś około 20 minut trwa załadowanie pasażerów, tak więc nie ma możliwości zebrania wszystkich z jednego miejsca i ruszenia w trasę. Jak wygląda trasa z pielgrzymami? Otóż w większości jest to śpiewanie i modlitwa w autokarze, nawet w czasie przerwy dla kierowcy. I chyba nie trzeba tutaj podkreślać, że przerwa dla kierowcy to bardzo ważna rzecz. Oczywiście większość pielgrzymek przypada w lato, gdzie są spore upały, co dodatkowo wpływa na zmęczenie. Ponadto wypadek miał miejsce o poranku i jazda po całym dniu śpiewania w nocy, gdzie w tle słychać tylko chrapanie, z pewnością nie jest komfortowe dla kierowcy, biorąc pod uwagę dodatkowo to, że nie było pilota, który mógł czuwać nad tym, w jakim stanie jest kierowca. Warunki pracy na pewno nie były łatwe. Wiele zewnętrznych czynników mogło przyczynić się do zmniejszonej koncentracji kierowcy. Oczywiście nie ma oficjalnej informacji odnośnie tego, czy kierowca zasnął, czy był to chociażby wystrzał opony od upału. Ale jeśli pierwsza teza by się sprawdziła, to na pewno trzeba zwrócić uwagę na to, że pielgrzymki są ciężkimi grupami pasażerów, a mikrofon umiejscowiony przy kierowcy nie poprawia sprawy, gdzie przez całą podróż odmawiane są różne modlitwy oraz śpiewane piosenki. Oczywiście najszczersze kondolencje kieruję dla rodzin poszkodowanych. Jedyne co pozostaje to trzymać kciuki, aby zostały podjęte działania, które zapobiegną podobnym sytuacjom w przyszłości. A my przechodzimy do równie nieciekawego zdarzenia. Polski Solaris został ostrzelany na Ukrainie. W wyniku rosyjskiego ostrzału Mikołajewa w nocy z 30 na 31 lipca został uszkodzony autobus marki Solaris. Dach został zarwany, szyby rozbite oraz wiele elementów wyposażenia takich jak wyświetlacz kierunkowy również niestety uległ zniszczeniu. Są to warszawskie Solarisy, które trafiły na Ukrainę w ramach pomocy. Oby udało się je naprawić i mogły nadal służyć mieszkańcom. Dobrą informacją są również ceny oleju napędowego. MPK Wrocław ogłosiło przetarg na kolejne dostawy oleju napędowego. Od listopada 2020 roku była to firma Lotos, która wypowiedziała teraz umowę. Tak więc musi zostać rozpisany nowy przetarg przy o wiele gorszych warunkach z uwagi na aktualną sytuację paliw. Na oferty MPK Wrocław czeka do 5 września. Wymagają oni realizacji zamówienia na olej napędowy o wartości nie mniejszej niż 90 milionów złotych brutto oraz dyspozycja dwóch cystern o pojemności 32 metrów sześciennych. Jednak najciekawszą sprawą są ceny za cysternę oleju napędowego. W roku 2020 było to 100 tysięcy złotych, w roku 2021 127 tysięcy złotych, a w roku 2022, uwaga, już 220 tysięcy złotych, czyli w 2 lata cena wzrosła tak naprawdę aż dwukrotnie. Zapotrzebowanie MPK Wrocław to około 1 miliona litrów miesięcznie. I na koniec, na poprawę humoru, przedstawiam Wam inicjatywę odbudowy Jelcza AP02 przez Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej w Warszawie. Wskazany egzemplarz pochodzi z pierwszej partii produkcyjnej. Jego kariera rozpoczęła się w roku 1965, a 14 lat później trafił jako złom użytkowy z przeznaczeniem na komórkę. Jak wygląda plan prac? Otóż od końca 2019 roku zdemontowano wszystkie elementy nadwozia i sprawdzono, jakie elementy konstrukcji trzeba wymienić. W planach jest również piaskowanie i kolejne prace spawalnicze. Mocno trzymamy kciuki za projekt, abyśmy mogli może kiedyś go przedstawić tutaj na kanale. A w dzisiejszym odcinku to wszystko. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.